planując kadrę meczową, czyli 20 meczową, mieliśmy zaplanowaną strategię zmian, ale w takim dniu meczowym jeszcze dodatkowe takie dyskusje typu, co robimy, kiedy przegrywamy 1-0 i gramy bardzo dobrze, a co robimy, kiedy przegrywamy 1-0 i gramy rzeczywiście słabo, co jeśli przeciwnik zaskoczy nas taktyką, czy zmieni system gry, czy po prostu zmieni zupełnie swoje podejście i sposób prowadzenia walki sportowej. To mieliście kilka takich stałych właśnie scenariuszy wypisanych, co się dzieje, czy jak to wyglądało, bo to mnie interesuje, na ile to było szczegółowe. To było na tyle szczegółowe, żeby po prostu nie być zaskoczonym jakąś zmianą, czy czymś, co my wprowadzamy. Też ja na przykład przygotowując stałe fragmenty gry o innych parametrach, szczególnie jeśli chodzi o grę w powietrzu. Mm-hmm. Tak? Jeśli nie wiem, mieliśmy wysokiego, silnego napastnika, który pełnił kluczową rolę podczas obrony przy stałych fragmentach gry, zarówno rzucie rożnym, czy rzucie wolnym, i wchodzi za niego na przykład niski skrzydłowy, który zupełnie się nie odnajduje broniąc polu karnym. Więc jakby te rzeczy musiały być w jakiś sposób zaplanowane. Jak to w piłce, nie da się wszystkiego zaplanować, można się przygotowywać na 100 scenariuszy, a zdarzy się ten 101, ale staraliśmy się, ile tylko to było możliwe, przewidzieć.